Zadłużenie jednostek samorządowych nie jest w Polsce niczym dziwnym. Gminy czy powiaty często zaciągają kredyty na realizację inwestycji. Problem pojawia się jednak, kiedy raty są tak duże, że przekraczają cały budżet i jednostka staje się bankrutem. Firma może w takiej sytuacji zostać zlikwidowana, ale co z gminą? Okazuje się, że również. Taki los może czekać gminę Ostrowice w powiecie drawskim. Trzeba powiedzieć, że jest to temat dla nas bardzo trudny, dlatego że istotą ładu ustrojowego Polski jest samorządna i gmina, samorząd terytorialny jako taki. To chodzi o to, że gmina czy jej organy mają prawo do zarządzania dobrem wspólnym, kierowania tym dobrem wspólnym na terenie swojej gminy, ale także powinny mieć zdolność do wykonywania tych obowiązków służących rozwojowi wspólnoty lokalnej. Wojewoda uważa, że sytuacja jest tragiczna, a Ostrowice nie są zdolne do realizacji podstawowych zadań i nie poradzą sobie same. Gmina realizowała kosztowne inwestycje, które się nie zwróciły. Objęta jest też programem Natura 2000, przez co na jej terenie nie mogą powstawać zakłady przemysłowe. Gdy w kasie brakowało pieniędzy, zaciągano kolejne kredyty, nawet na wysoki procent w parabankach. Ostrowice wpadły w spiralę długów. Stan zadłużenia gminy, można powiedzieć, na koniec minionego roku to jest ponad 33,5 miliona złotych, ale to jest taka kwota jak kwota, ale w przeliczeniu na liczbę mieszkańców to na głowę wypada ponad 13 tysięcy od niemowlaka, poczynając na zgrzybiałych starcach kończąc. Każdy jest winien komuś co najmniej te 13 tysięcy z groszami, a prawdopodobnie znacznie więcej, bo jeszcze są długi, o których pewnie do końca nie wiemy. Obecne zadłużenie gminy to 350%, gdy zestawi się je z ogólnymi przychodami, i aż 730%, jeśli weźmie się pod uwagę tylko te dochody, które gmina jest sama w stanie wypracować. Stąd propozycja, by gminę zlikwidować, a jej teren włączyć do którejś z sąsiednich, Złocieńca lub, co bardziej prawdopodobne, Drawska Pomorskiego, w zależności od tego, która z jednostek byłaby w stanie dług Ostrowic obsłużyć. I od niej zaczynaliśmy myślenie, to była po prostu ścieżka łączenia dwóch gmin. Mieliśmy do wyboru sąsiadów. Przyjęliśmy bowiem założenie, że nie ruszamy powiatu, struktur powiatowych. I rozmawialiśmy zarówno ze Słocieńcem, jak i z Drawskim Pomorskim. No i z analiz budżetowych, gospodarczych wynikało, że jednak zdecydowanie silniejszym organizmem jest Drawsko-Pomorskie. Dlaczego to jest istotne? No dlatego, że ta nowa, przyszła, większa gmina będzie musiała przecież jakoś skonsumować te długi również Ostrowic. Pomysł likwidacji gminy nie spodobał się mieszkańcom. Obecnie w Ostrowicach trwa wdrażanie programu naprawczego. Jednak wojewoda Marek Tałasiewicz już wystąpił do premier Ewy Kopacz o wprowadzenie zarządu komisarycznego. Zapewnia jednak, że włączenie Ostrowic do gminy Drawsko-Pomorskie nie będzie skutkowało likwidacją ani szkoły, ani przedszkola.